Cześć kochani, witam was serdecznie i zapraszam was dzisiaj na TMI, tak, czyli Too Much Information. Słuchajcie, w ogóle chyba jestem ostatnią osobą na polskim YouTubie, która robi ten tak, ale jakoś nie miałam czasu, a dziś mam taki luźny dzień, no i postanowiłam, że czemu by nie, bardzo mi się podobał, wielu dziewczyn go oglądałam. Troszkę więcej możecie się dowiedzieć na mój temat, ja jestem taka ciekawska, wy dobrze o tym wiecie, dlatego lubię tego rodzaju filmiki, mam nadzieję, że wam również ten tak się spodoba. Ja zostałam za tagowana przez Sarę, Saruśkę, link do Sary oczywiście na dole, także odpowiadam na 50 pytań. Będę się streszczać, żeby film po prostu nie trwał, ho, ho, ho. Pierwsze pytanie, co masz na sobie? Na sobie mam taką bluzkę w róże, czekajcie, z takim, o, tutaj sobie numerkiem z River Island i czarne rurki. Pytanie numer dwa, czy kiedykolwiek byłeś zakochana? Byłam i jestem zakochana. Pytanie numer trzy, czy kiedykolwiek miałaś straszne zerwanie? Słuchajcie, na pewno w tych latach młodości, w jakimś tam gimnazjum, w jakiejś szkole podstawowej, każde zerwanie w tamtym czasie było po prostu straszne. Ale tak na poważnie to raczej nie miałam. Cztery. Ile masz wzrostu? Mam 1,70 m wzrostu. Ile ważysz? Słuchajcie, jak schudnę 30 kg, to na pewno wam powiem moją wagę. Na razie ważę dużo. 6 jakieś tatuaże. Mam dwa tatuaże. Pierwszy tatuaż tutaj Krzysztof, a drugi to mój mikrofon z liliami, który niestety nie jest jeszcze skończony, ponieważ mój pan tatuażysta ma wszystkie terminy zajęte i nie możemy się jakoś dogadać. Jakiś piercing. Mam kolczyki. Tutaj mam dwie dziurki jeszcze. Tutaj mam też dwie dziurki, ale jakoś nie używam. I przepraszam, że wam teraz pokazałam język, ale mam kolczyk w języku, bo dużo pytań na ten temat pada. Tak, mam kolczyk w języku, cóż, że kolczyk w języku już od dawien dawna. Dobra, pytanie numer 8, OTP, one true pairing, para z telewizji bądź jakakolwiek inna, którą lubisz. Słuchajcie, nie wiem, nie mam takiej pary. Aczkolwiek jest taka jedna para, o której nie ma plotek, która jest ze sobą dość długo, ma wspaniałe dzieci, są przepiękni i tutaj chyba Victoria Beckham i David Beckham. Nie wiem dlaczego, bardzo ich lubię, nie ma na ich temat dużo plotek. Victoria to ikona stylu, David piękny, męski, wysportowany, dlatego chyba Victoria i David. Okej. Pytanie numer 9. Ulubiony program, serial. Jeżeli chodzi o serial, Przyjaciółki i M jak miłość. Jeżeli chodzi o program, to w tym momencie jest to Top Chef. Ulubione zespoły. Nie mam takiego, jakoś ja... ciężko by mi było wybrać ulubionego artystę i ulubiony zespół. Dobra, pytanie numer 11. Coś, czego ci brakuje? W tym momencie chyba niczego mi nie brakuje. Pytanie numer 12, ulubiona piosenka. She's Like a Wind, to jest piosenka Patricka Swayze, która jest moją ulubioną piosenką chyba już, nie wiem, od x czasu. I będzie to pierwszy taniec na moim weselu, tylko cicho. A teraz w tym momencie John Legend i All of You. Dobra, kolejne. 13. Ile masz lat? 25 w maju, także już 25. Znak zodiaku, jestem urodzona 14 maja, czyli po prostu byk. 15. Czego szukasz u partnera? Ja chyba już znalazłam to wszystko, ponieważ mam już swojego partnera. Przede wszystkim zrozumienia, akceptacji, poczucia humoru. To chyba tyle. To chyba na tyle. Dobra, ulubiony cytat, never give up, czyli nigdy się nie poddawaj. Dość banalny, ale tak naprawdę bardzo dużo wnosi i bardzo dużo znaczy. I ja zawsze tym cytatem przez moje życie się kieruję. Staram się iść w stronę tego cytatu. O, dobra, 17 ulubiony aktor, nie mam, 18 ulubiony kolor, biały, czarny i różowy, to zdecydowanie ulubione kolory bugi, jeżeli chodzi o sezon wiosna-lato, to zdecydowanie pastele. 19, przepraszam, głośna muzyka czy cicha, to zależy od mojego nastroju, jeżeli chcę się wyciszyć, lubię posłuchać coś cichego i romantycznego, natomiast jeżeli gdzieś imprezuję, sprzątam albo słuchamy czegoś w aucie z Krzyśkiem, to zdecydowanie głośna muzyka. 20. Gdzie idziesz, gdy jesteś smutna? Zazwyczaj idę albo do mojej mamy, znaczy nie idę, bo to jest dość daleko, wykonuję telefon do mojej mamy albo po prostu biegnę
do Krzyśka, żeby mnie trochę rozweselił. 21. Jak długo zajmuje Ci prysznic? Rano, kiedy się śpieszę, 15-20 minut. I tak zazwyczaj, za długo nie siedzę pod prysznicem. Cokolwiek to znaczy. 22. Jak długo zajmuje Ci przygotowanie się rano? Myślę, że około pół godziny. 23. Biłaś się kiedyś z kimś? Nie, nigdy. Nie przypominam sobie. 24. Turn on. Co Cię kręci? Co Ci się podoba u chłopców? Nigdy się nad tym za bardzo nie zastanawiałam, ale jakbym miała już coś wymienić, to chyba uśmiech. Lubię chłopców, którzy mają ładny uśmiech i którzy często się uśmiechają. 25. Turn off. Co Ci się nie podoba u chłopców? Przede wszystkim cwaniarstwo, cwaniakowanie i szpan. Nienawidzę, kiedy faceci są po prostu cwaniakami, takimi, wiecie, w ogóle jestem super zajebisty. Albo kiedy po prostu szpanują czymś, tak? Szpanują gadżetami, szpanują pieniędzmi, no coś w tym stylu. Dobra, tu się zaraz mi Sara włączy, bo biorę od niej pytania. Dobra, 26. Powód, dla którego dołączyłaś do YouTube. Słuchajcie, powód był bardzo spontaniczny. Ja oglądałam przez jakiś czas YouTube i postanowiłam, że czuję się jak jedna z Was i czemu by nie, daję sobie szansę, żeby również tego spróbować. 27. Czego się boisz? Słuchajcie, przede wszystkim boję się śmierci. Nie wiem, jeżeli ktoś porusza przy mnie temat śmierci, to od razu dostaję gęsiej skórki. Jakoś ten temat takie negatywne emocje we mnie wywołuje, sprawia, że staje się smutna. I kolejne to trochę boję się ciemności. Zawsze mama się ze mnie śmieje. Jak na przykład jesteśmy na wsi, bierzemy Tosię na spacer, jest po godzinie 23, a ja idę i się trzęsę i mówię: mamo, zaraz z lasu ktoś wyskoczy. No, także trochę się boję ciemności. 28. Kiedy ostatnio płakałaś? Wczoraj wieczorem ze szczęścia, po prostu się rozczuliłam. 29. Kiedy ostatnio powiedziałaś, że kogoś kochasz? Wczoraj na dobranoc dla swojego mężczyzny. 30. Co oznacza Twój nick, czyli moja ksywka na YouTubie? Słuchajcie, dużo pytań o to również było. Boogie Silver. Dlaczego tak? Boogie, dlatego że ja kocham tańczyć, kocham się ruszać i swego czasu moją ulubioną piosenką była piosenka Boogie Tonight. A Silver, dlatego że zawsze miałam jasny blond, aż srebrne włosy i znajomi na mnie mówili Silver. Potem mówili Boogie, złożyło się w jedną całość i powstało Boogie Silver. Dobra. Czekajcie, 31. Ostatnia przeczytana książka, Farfocle, namiętności i inna kobieta. Książka, którą aktualnie czytasz, cały czas staram się czytać, Murakami, Przygoda z owcą. Co ostatnio oglądałaś? Serial Top Chef, tak, bardzo lubię. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś dzisiaj rano, Krzysztof. 35. Relacja między tobą a osobą, z którą ostatnio, której ostatnio wysłałaś SMS-a. Dzisiaj nikomu nie wysłałam SMS-a. Wczoraj późnym wieczorem pisałam z Karoliną ze stylizacji. Nasza relacja, moja wspaniała kumpela. Dobra, 36. Ulubiona potrawa. I tu się śmiejcie albo nie, ale nie mam takiej. Lubię jeść, lubię dużo rzeczy, ale chyba takiej ulubionej potrawy to nie mam. Dobra, kolejne pytanie. Miejsce, które chcesz odwiedzić? To zdecydowanie Tajlandia. Mieliśmy pojechać do Tajlandii, słuchajcie, w lutym. Nie wypaliło, ale pojedziemy w podróż poślubną. Mam nadzieję, że niedługo. Dobra, czekajcie, bo z tymi pytaniami to tak zawsze jest, że one jakoś znikają. 38. Ostatnie miejsce, w którym byłaś? No to chyba Polska, bo niedawno wróciłam. Czy ktoś Ci się teraz podoba? Cały czas mi się podoba mój chłopak, Krzysztof, narzeczony już. O Jezu, ale wiecie co, cały czas mówię chłopak, a przecież to już narzeczony. Także narzeczony mój. Ostatni raz, kiedy kogoś pocałowałaś, Krzysztof, dzisiaj rano, na dzień dobry. Ostatni raz, kiedy ktoś Cię obraził, nie pamiętam. 42. Ulubiony słodki smak. Chyba wata z dzieciństwa to taki ulubiony słodki smak mojego dzieciństwa. 43. Na jakich instrumentach grasz? Kiedyś uczyłam się gry na pianinie. Nie wiem, czy jeszcze to pamiętam. Musiałabym spróbować. Może? Można to zaliczyć, że grałam kiedyś trochę na pianinie. Ulubiona część biżuterii. Zdecydowanie kolczyki. Słuchajcie, ja nie wyjdę z domu, jak nie mam kolczyków. Mogę nie mieć zegarka, mogę nie mieć bryzoletki, naszyjnika, ale jak nie mam kolczyków, to jest po prostu tragedia. Także kolczyki. 45. Ostatnio uprawiany sport. Pływanie, basen. Byliśmy ostatnio na basenie. Uwielbiam, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam, chyba mój ulubiony sport. Jaką piosenkę ostatnio śpiewałaś? All of Me, tak jak już mówiłam, John Legend.
47 ulubiony tekst na podryw. Nie cierpię, słuchajcie, tekstów na podryw. Na przykład coś w tym: spadłaś mi z nieba, nie, tutaj anioł stoi koło mnie, nie, 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 nie. Nie lubię, nie podobają mi się, także takie tanie teksty na podryw, nie. 48, czy kiedykolwiek używałaś tego tekstu? Nie, nigdy. 49, z kim ostatnio przebywałaś w wolnym czasie? Jezu, z Krzyśkiem chyba. I z moim przyszłym teściem. Tak. 50. Kto powinien odpowiedzieć na te pytania? Wydaje mi się, że ja już chyba jestem ostatnia, jeżeli chodzi o ten tag, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze go nie zrobił, to czujcie się otagowani wszyscy. Zapraszam do zrobienia TMI, czyli Too Much Information. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wy również miło spędziliście ze mną czas. To by było na tyle. Buziaczki i pa, pa!